Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj spotykam się z wyjątkowym gościem Michałem Kicińskim, inwestorem, przedsiębiorcą, współzałożycielem firmy CD Projekt, która wydała m.in. Wiedźmina, ale też właścicielem wspaniałej restauracji Wege Guru. Bardzo mi miło, że udało się nam spotkać. Bardzo mi miło. Michale, chciałbym zacząć takim standardowym pytaniem o Twoje dzieciństwo. Czy w dzieciństwie było coś, co odróżniało Cię od rówieśników? Oj, trochę tych rzeczy było, tak. Trochę tych rzeczy było. Ja byłem takim dzieckiem, które trochę się trzymało z boku i lubiło obserwować, co się dzieje. I taki trochę byłem, czy momentami bym powiedział, poważny nad wiek. Troszkę tak. To, co w dzieciństwie od takiej strony biznesowej później miało duże dość konsekwencje, to było to, że ja pochodzę z bardzo skromnej nauczycielskiej rodziny i to jeszcze w czasach PRL-u. Nauczyciele bardzo mało zarabiali, więc cały czas jedzenia nam nie brakowało. W czasy, wakacje, narty udawało się jeździć, ale jednak żyliśmy bardzo, bardzo skromnie. I to były czasy, to były lata 80., kiedy ja miałem parę lat. I zaraziłem się pasją do komputerów od mojego wujka, który miał tam wpierw ZX81, potem ZX Spectrum. I moim marzeniem było kupić sobie komputer. Natomiast na komputer trzeba było mieć $100, $120, co przy zarobkach moich rodziców rzędu $20 miesięcznie na przykład, $20-30 miesięcznie, było w ogóle kwotą absolutnie nieosiągalną. I wtedy mi się zrodziła taka, to często w duchowości się o tym mówi, że taki ważny element, bo w umyśle dziecka się rodzi taka pierwotna, bardzo silna intencja i mi się zrodziła taka intencja, że no, na swój pierwszy komputer zbierałem chyba, nie wiem, 6-7 lat pieniążki z każdej tam komunii, z chrzcin, ja dość późno byłem chrzczony, z urodzin odkładałem pieniążki, zarabiałem, odnosiłem makulaturę, zbierałem butelki, no różne cuda robiłem, po to, żeby uzbierać na swój pierwszy wymarzony komputer. I to zbieranie przez tyle lat tych pieniążków, no potem wielka radość z zakupu komputera, i to też dzięki pomocy babci, która tam gdzieś ostatnie $25 dołożyła, wzbudziło we mnie taką potrzebę, taką intencję, że no jak będę dorosły, to chciałbym jednak żyć takim życiem, kiedy nie muszę tak dużo uwagi, tak dużo energii poświęcać na to, żeby walczyć o to, żeby mieć pieniążki na takie dla mnie dość podstawowe potrzeby. Więc to zrodziło we mnie taką chęć bycia zamożnym jako dorosłej osoby i zajęcia się biznesem, bo w biznesie to jest to miejsce, gdzie się zarabia pieniądze, i odniesienia sukcesu finansowego. I to było ważne, dlatego że ja też, jak tylko miałem pierwszy komputer, miałem jakiegoś takiego kasprzaczka, jakiś taki modem specjalny Atari, to były strasznie siermierzne czasy, trudne. Tak, na kasety, one tam się nie wgrywały, i problemy były, 20 minut się czekało, błąd wyskakiwał i tak dalej, więc od sąsiada na szczęście, który był zupełnie przypadkiem pracownikiem Karenu, polskiego dystrybutora Atari, wypożyczył mi magnetofon, a potem było zbieranie kolejne 2 lata na stację dysków. Wtedy, żeby uzbierać na tą stację dysków, no to był temat już jakiś, jak to można bardziej zarobić, więc tam jakieś kopiowanie gier pomiędzy kolegami na magnetofonie dwukasetowym, jakieś takie cuda różne się robiło, po to, żeby móc zarobić na tą upragnioną stację dysków. A jak już miałem tą stację dysków, to stwierdziłem, no kurczę, miałem 13 lat i wtedy zacząłem jeździć na giełdy komputerowe w Warszawie. Wpierw taką malutką giełdę przy ulicy Saskiej, potem na taką większą na ulicy Grzybowskiej. I tam zacząłem już troszeczkę bardziej jakby weekendowo sobie zarabiać na już potrzeby nastoletniego życia, bo nie mogłem liczyć na jakieś specjalne kieszonkowe większe od moich rodziców, którzy, tak jak wspomniałem, byli nauczycielami, więc musiałem sobie sam radzić. No i to dzieciństwo takie, w którym musiałem się wykazać przedsiębiorczością i wytrwałością w zbieraniu pieniążków na moje potrzeby, na pewno było takim fajnym wstępem do późniejszej takiej kariery biznesowej. Mhm. Mówiąc o tej karierze właśnie biznesowej, wiem, że było powiedziane wiele i ciężko mówić pewnie o tym samym, ale jakbyś przybliżył jeszcze naszym widzom, skąd pomysł właśnie na, mając CD Projekt na Wiedźmina, w kim się ten pomysł zrodził i jak to się stało, że to tak wystrzeliło? Wiesz co, no, historia jest trochę dłuższa, dlatego że bierze się z początków istnienia CD Projektu. My obaj z Marcinem byliśmy zawsze graczami. Ta pasja do komputerów to się brała z naszej pasji do grania tak naprawdę. I zakładając CD Projekt w 1994 roku, myśmy postanowili wypełnić lukę w postaci oprogramowania na płytach CD-ROM,
którego w Polsce za dużo nie było, nie było jakby oficjalnych importerów tego typu oprogramowania, a czytniki już się dość szybko się na rynku pojawiły. Natomiast od samego początku, gdy zaczęliśmy importować, tam po początku importowaliśmy i multimedia, i gry, ale te gry to były takim naszym oczkiem w głowie. I importując gry, oczywiście to jest takie dość powszechne, że marzeniem każdego gracza jest zrobić swoją własną grę. No, chyba każdego gracza lub większości graczy. Więc myśmy te gry importowali, oczywiście dużo w nie graliśmy i oczywiście od samego początku no, mieliśmy takie myślenie, no fajnie było kiedyś zrobić swoją własną grę. Tylko, że w latach 90. robienie gier to była potworna partyzantka. W sensie, że nie było ani jakiegoś takiego oprogramowania, silników. Każda firma tworzyła w zupełnie własnym systemie. Rynek pracowników był zupełnie nierozwinięty. W Polsce nikt nie robił praktycznie wtedy, prawie nikt gier komputerowych. Były jakieś pojedyncze studia, malutkie zespoły i malutkie produkcje, więc to jakby było kompletnie poza naszym zasięgiem. Ale mieliśmy cały czas to z tyłu głowy i CD Projekt jako dystrybutor rósł regularnie na takich jakichś milowych wydarzeniach, skokowo wręcz rósł, jak premiera pierwszego Baldur's Gate'a, czy potem kolejnego, czy gry Settlers 3, czy w ogóle wejście w takie pełne lokalizacje. I w pewnym momencie w roku 2000, w okolicach 2000 roku, CD Projekt jako dystrybutor miał już taki największy udział rynkowy w polskim rynku. I my już na tyle okrzepliśmy, że tak zaczęliśmy myśleć, kurczę, no a może by zrobić swoją własną grę. Natomiast cały czas podchodziliśmy do tematu z bardzo dużym respektem, bo będąc w branży gier, widzieliśmy, jak dużo firm, które się zabiera, lub zespołów niezależnych, zabiera się zrobienie gier, albo nie jest w stanie skończyć produkcji, albo kończy bardzo na niskim jakości produkcji. A myśmy od początku mieli takie założenie, że jeśli już coś robić, to naprawdę chcieliśmy zrobić coś dobrze i na światowym poziomie. Dlatego też się z tym nie śpieszyliśmy, z tą decyzją. I czekaliśmy, aż poczujemy, że mamy dostateczne zasoby finansowe, żeby to udźwignąć, bo wiedzieliśmy, że to będzie bardzo duży ciężar i że będziemy się uczyli robienia czegoś zupełnie od początku. I na początek mieliśmy takie założenie, że chcieliśmy zrobić port gry Baldur's Gate Dark Alliance, bo port wydawał nam się prostszy, trzeba tylko przełożyć silnik, zbudować nowy silnik, tam już cała grafika jest, mechanika już jest. Natomiast ten projekt się wyłożył z tytułu problemów finansowych firmy Interplay, ale już mieliśmy pierwszych programistów na pokładzie, już mieliśmy taki pomysł, że chcemy robić grę. No i było takie szybkie myślenie, z Marcinem musieliśmy, nie pamiętam dokładnie, jakich to było okolicznościach, no to co możemy zrobić? No i tak, no dobra, to jak nie możemy gotowej gry wziąć całej, przeportować na peceta, to może chociaż możemy wykorzystać jakiś gotowy świat, gotową postać. No i oczywiście obaj jesteśmy wielkimi fanami prozy pana Andrzeja Sapkowskiego i Wiedźmin się wydawał nam takim absolutnie idealnym materiałem na stworzenie gry komputerowej, więc w te pędy uderzyliśmy do pana Andrzeja po licencję. Tam oczywiście się nie było bez różnych przygód, bo okazało się, że licencja jest sprzedana dla firmy Metropolis, która zrobiła jakąś małą grę tekstową, trzeba było tam prawnie ten temat porozwiązywać. No i w 2000, przed 2003 powstał taki prototyp w małym zespole w Łodzi, a od września 2003 roku pełną parą ruszyły prace nad Wiedźminem. A Wiedźmin to jest też gra roleplaying, to jest gatunek, który dla mnie i dla Marcina jest takim gatunkiem bardzo bliskim, bo to taki chyba nas obu taki ulubiony rodzaj gier. Ja jeszcze bardzo, bardzo też lubiłem strategię, ale RPG to był też taki mój konik. A powiedz mi właśnie dzisiaj, czy jak dużo masz wspólnego właśnie z nowym Wiedźminem, z nowymi produkcjami jak Cyberpunk? Wiesz co, no nie mam zupełnie nic wspólnego z tym, co się dzieje w firmie już od paru lat. Ostatnim razem, kiedy byłem w biurze, to było chyba wtedy, kiedy był wypuszczany teaser Cyberpunka. To był ostatni moment, kiedy byłem w biurze, chociaż już wtedy też nie bywałem tak często, już byłem, to było nawet mniej niż pół etatu wtedy, jak przychodziłem. Także to był taki ostatni moment, a ostatnią rzecz, przy której jeszcze tak aktywniej uczestniczyłem, to była premiera Xboxowego Wiedźmina II. I od tamtego czasu obserwuję z zewnątrz wydarzenia w firmie. I to jest bardzo fajne uczucie, bo często pada takie pytanie, czy mi nie żal, czy nie chciałbym wrócić i tak dalej, a dla mnie to jest wręcz odwrotnie, bo trochę się czuję jak rodzic dziecka, które stało się dorosłe i samo poszło w świat i idzie z wielkimi sukcesami, niewyobrażalnie dużymi sukcesami. To te sukcesy przerosły nasze najśmielsze oczekiwania.
Więc jestem z tego bardzo dumny i cieszę się, że firma, przy której współtworzeniu brałem udział, stała się już tak samodzielnym i potężnym bytem, że sobie bardzo dobrze daje radę i się dalej rozwija i wprowadza nowe produkty, nowe pomysły i odnosi globalne sukcesy. I tak jak Marcin, no, teraz dostaliśmy niedawno nagrodę z Marcinem przedsiębiorców 15-lecia Ernst & Young. Jak Marcin ze sceny powiedział, my się dopiero rozkręcamy, to znaczy bardziej CD Projekt się dopiero rozkręca, czyli jeszcze są ambitne plany na przyszłość, co mnie oczywiście jako współzałożyciela bardzo cieszy. A powiedz mi, bo mamy też pytanie od widza odnośnie tego, czy dalej przeżywasz jakby to, co się dzieje w firmie, czy żyjesz wykresem, powiedzmy, że raz idzie w górę, raz w dół, czy masz z tym emocje związane, czy jest zupełnie też... Nie, jestem emocjonalnie związany, tak, pomimo tego, że nie ma mnie w firmie, no to regularnie śledzę informacje, które wypływają z CD Projektu, albo które są na temat CD Projektu. Czytam też komentarze. Bardzo rzadko zdarza mi się tam Marcinowi czy Adamowi coś o czymś wspomnieć, że jakieś moje spostrzeżenie odnośnie tego, jak internauci reagują na różne rzeczy, ale to bardzo sporadyczne historie. I oczywiście tak, ja byłem odpowiedzialny w CD Projekcie między innymi za komunikację, za PR, więc tą stronę PR-ową najbardziej śledzę i to była taka moja największa obawa, że gdy mnie nie będzie, no to tutaj z tym obszarem może będzie jakiś kłopot, ale widzę i jestem super jakby z tego zadowolony, że absolutnie nie, że ta część też bardzo fajnie działa. Także jestem, i oczywiście jak rosną akcje, to się cieszę, jak spadają, no to tak, no dobra, na trochę spadły, zaraz pewnie znowu wzrosną. Także jakby tam nie przeżywam tego jakoś dramatycznie, ale sobie od czasu do czasu kurs akcji też sprawdzam, tak. A czy jest jakiś sposób według Ciebie, jak można przewidywać trendy w biznesie? Nie tylko już mówimy o CD Projekt, ale ogólnie o różnych biznesach, z którymi miałeś bądź masz do czynienia? Wiesz co, ja mam dość... Ja mam mam chyba dość dobre takie wyczucie odnośnie właśnie przewidywania pewnych trendów i lub kreowania trendów. Czasami mam chyba wyczucie, nie wiem, tak mi się wydaje. I pewne rzeczy są dla mnie taką bym powiedział wręcz oczywista. Niedawno mi taka znajoma powiedziała: Michał, ale musisz pamiętać, że nie dla wszystkich to jest oczywiste. Ja mówię, naprawdę? Bo mi się pewne rzeczy wydają oczywiste. I teraz na przykład firma, którą teraz współtworzę, gdzie jestem inwestorem, chociaż nie jestem pracownikiem takim na co dzień, tylko bardziej jestem inwestorem, to jest firma Mudita. I firma Mudita jest związana z... Tam są dwa obszary. Nowoczesne technologie, a jednocześnie ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym. I teraz widać bardzo, jak świat poszedł w stronę well-being wszelkiego rodzaju. Bardzo duża jest dbałość o przestrzeń biurową pracowników. Bardzo duża jest rozwijają się nurty zdrowego jedzenia, zdrowego życia, związane też z aktywnością fizyczną. A cały czas na przykład ten obszar związany z tym, żeby nowoczesne technologie nam nie szkodziły fizycznie i psychicznie, jest dość zaniedbany. Jest mnóstwo badań psychologicznych, na przykład na temat tego, jak negatywnie wpływa konsumowanie, takie bezrefleksyjne konsumowanie w dużej ilości treści elektronicznych, dostarczanych nam teraz w tak szerokich kanałach, jak nigdy to wcześniej nie było dostarczane, i wszelkiego rodzaju notyfikacje, i mnóstwo kanałów komunikacji, mnóstwo miejsc, które regularnie sprawdzamy. I wydaje mi się na przykład zupełnie oczywistym trendem, że świat pójdzie w stronę trochę dbałości na przykład o ten aspekt, co widać już troszeczkę, gdzieś są jakieś takie pierwsze jaskółki, typu tam się w iPadzie, w produktach Apple'a pojawia się filtr wyłączania niebieskiego światła, pojawiał się jakiś tam tryb taki nie przeszkadza, i tego akurat nie testowałem, nie mam Apple'a. Czy zliczania kalorii nawet? Tak, wiadomo, te takie fizyczne takie sportowe, no to bardzo to poszło do przodu i to widać, to jest mega taki gruby trend, ale mi chodzi o takie troszeczkę jeszcze bardziej subtelne rzeczy i wydaje mi się, że to w tą stronę trochę pójdzie. Tak samo jest dość taki, bym powiedział,
hurra, optymistyczny rozwój łączności bezprzewodowej, podczas gdy jest coraz więcej opinii ekspertów, że to nie jest neutralne dla zdrowia, że to wpływa na organizm człowieka, jesteśmy złożeni z wody, te wszystkie promieniowania elektromagnetyczne interferują z wodą i że okej, no to nie jest może czynnik pierwszego ryzyka, który bezpośrednio spowoduje jakieś ciężkie choroby, ale że to może być kolejny czynnik, który obciąża ludzki organizm i wydaje mi się, że to też w przyszłości będzie musiało być wzięte bardziej pod uwagę i to na przykład mamy taki dział nasz badawczy w Mudicie i właśnie tym obszarem, badaniem tego obszaru się zajmujemy. Mówiąc o tym trochę oddziaływaniu na życie i w ogóle, chciałem zapytać właśnie Ciebie o tą przemianę, o której mówiłeś. Wiem, że miałeś dużo stresu jako przedsiębiorca. Czytałem nawet w jakichś wywiadach, że żadne podróże, wakacje w najładniejsze miejsca, Bora Bora, inne nie pomagały się relaksować. A pomogły, jakbyś mógł powiedzieć, co pomogło, jak to się stało, jak teraz żyjesz? No wiesz co, w CD Projekcie mieliśmy cholernie ciężki okres, kiedy nabraliśmy dużego kredytu, przyszedł kryzys, przeinwestowaliśmy i naprawdę mieliśmy półtora roku bardzo ciężkiego czasu, kiedy musieliśmy redukować zespół, kiedy musieliśmy co miesiąc walczyć o to, żeby mieć pieniążki na wypłaty dla pracowników, dla ludzi, z którymi od lat się znaliśmy, z którymi byliśmy z życia jak z rodziną, więc to był bardzo ciężki okres. I też wytężonej pracy, bo przy zmniejszającym się zespole no to tej pracy jakby nie tak bardzo ubywało, a trzeba było ją wykonać. W związku z tym to rzeczywiście w pewnym momencie doszło do takiego momentu, że poziom stresu i przepracowania był już nie do wytrzymania. I wtedy przez przypadek trafiłem zupełnie przypadkowo na medytację Vipassana, która jest teraz cudownie dostępna w Polsce, w polskim bardzo pięknym ośrodku. Wtedy tak dobrze nie było, trzeba było pojechać za granicę i myśmy z Marcinem, tak naprawdę Marcin pojechał, a ja się do niego jakby podłączyłem w ostatniej chwili. On wybrał taki centralny ośrodek w Indiach, jako takie epicentrum tej techniki. Jechać to w najlepszym. Tak, jak jechać to już w takie miejsce tak starannie wybrane. Ja tam pojechałem i te 10 dni to był chyba najbardziej znaczący taki moment, jednorazowe wydarzenie w moim życiu, które można powiedzieć, że jakby zmieniło moje życie. Tak? Ja tam pojechałem po dłuższym okresie bezsenności, praktycznie nie spałem w nocy, a po Vipassanie zacząłem spać normalnie jak niemowlę po 8-9 godzin. No to taki już objaw bardzo prosty i zewnętrzny, ale jakby dużo więcej też przemian zaszło we mnie wewnętrznie i cały ten poziom stresu, to wszystko jakby się wzięło i rozpuściło. Oczywiście to nie było tak, że to załatwiło pach, pach, 10 dni, już jest wszystko załatwione. Nie, ten proces trwał dłużej. Ja Vipassanę od tamtego czasu wielokrotnie powtarzałem. Też medytuję na co dzień, na ogół, nie zawsze tyle, co jest zalecane, czyli 2 godziny dziennie, czasami znacznie krócej, to po 20 minut, 30 minut, ale jednak medytuję dość regularnie i to jest taka moja droga radzenia sobie ze stresem i równoważenia takiego intensywnego życia zawodowego, bo jednak to życie zawodowe było intensywne, a teraz, mimo że już nie zajmuję się tak dużymi projektami, to też jest dość ono intensywne i też jakby się szykuje drugi raz do takiego zdecydowanego spowolnienia, bo nawet nie wiem, nawet się nie zorientowałem, kiedy z powrotem moje życie nabrało takiego tempa, no nie aż takiego, jak było za czasów CD Projektu, ale jednak dużego tempa i teraz znowu szykuje się do takiego okresu znaczącego spowolnienia. I myślę, że każdy ma trochę inną metodę radzenia sobie w takich sytuacjach i dla kogoś to może być spędzanie czasu z najbliższymi, z rodziną, dla kogoś innego może być to sport, także są bardzo różne metody. Natomiast mi bardzo jakby Vipassana zapasowała i to jest taka technika, która wymaga dużo wysiłku, ale w zamian daje dużą nagrodę i to mi jakby pasuje do mojego charakteru. Tak?